Jak pamiętacie, przez dłuższy czas na tym kanale używałem głównie starych Minol, to znaczy 28mm f2.8, a także 35-70 f3.5, ale jakiś rok temu postanowiłem zamienić je na jedno nowsze szkło. I z racji tego, że tego szkła już tak naprawdę używam ponad rok, to postanowiłem zrobić jego recenzję, zwłaszcza, że teraz mamy taki natłok recenzji audio, więc pomyślałem, że będzie dobra zmiana, dlatego też postanowiłem dzisiaj przedstawić Wam Samyang 21mm T1.5. Zapraszam. Na początek trzeba oczywiście powiedzieć, że Samyang to marka, która jest głównie znana filmowcom, a także osobom, które chciałyby bardzo jasne szkło i jednocześnie nie chciałyby przy tym sprzedać nerki. Możecie też zobaczyć identyczne konstrukcje Samyanga pod nazwami Valimax Pro, Rokinon czy Falcon i chciałbym tutaj od razu powiedzieć, że to jest tak naprawdę to samo, tylko sprzedawane w innych częściach świata. Charakterystyczną cechą obiektywów Samyanga najczęściej jest to, że są to obiektywy w pełni manualne. Nie posiadają żadnej elektroniki, a także autofokusu. Są to obiektywy, które trzeba ostrzyć ręcznie. Ale oczywiście Samyang już teraz ma swoją serię Samyang AF, która posiada autofokus, więc jeżeli nie możecie bez niego żyć, to jak najbardziej wolałbym się kierować w tę stronę. Posiadamy także obiektywy takie jak Samyang Zin, czyli obiektywy typowo filmowe właśnie do produkcji. Samyang posiada także serię obiektywów fotograficznych, które są po prostu przerabiane na obiektywy filmowe i nazywa się ona Samyang VDSLR. Jej główną cechą jest to, że na obu pierścieniach ostrzenia, także przysłony, dostajemy tak zwany system follow focus, a także przysłona jest nieklikająca, płynnie po prostu zmienia się przy obrocie pierścienia. I także jedną ważną rzeczą jest to, że przysłona jest podawana w wartości T, a nie F. Chciałbym to omówić bardziej w jakby drugiej wersji odcinka obiektywy, jaki obiektyw wybrać do jakiej sytuacji, ale pokrótce też tutaj powiem, o co chodzi. Otóż sprawa wygląda następująco, że F to jest wartość, w której konstrukcja zakłada, ile światła właśnie powinien obiektyw przepuścić, a w przypadku T dostajemy dokładną wartość, jaką właśnie dana konstrukcja przepuszcza. I właśnie w tym przypadku, w przypadku mojego Samyanga 21mm, dostaję konstrukcję F1.4, która tak naprawdę przepuszcza światła na poziomie T1.5. Sam obiektyw jest bardzo mały i stosunkowo lekki. Waży 300 gramów, dzięki czemu bardzo pasuje do bezlusterkowców. Z przodu mamy oczywiście gwint na filtry o rozmiarze 58 mm. Szkła posiadają powłoki UMC, które chronią przed nadmiernymi flarami i spadkiem kontrastu w pełnym słońcu. A jeżeli nie są one dla nas wystarczające, to mamy dodatkowo w zestawie plastikową osłonę przeciwsłoneczną. Jeżeli chodzi o budowę, to tyle. Czas przejść do przykładowych zdjęć, które zrobiłem podczas naszej wycieczki z rodzicami w Sandomierzu. Ale zanim to się stanie, to oczywiście zapraszam Was do polajkowania tego filmu, a także zasubskrybowania kanału, jeżeli jesteście nowymi widzami. Czas pokazać, co ten obiektyw potrafi. I tak się prezentują przykładowe zdjęcia z tego obiektywu. Jeżeli chodzi o przykładowe wideo, tak naprawdę możecie przejść po wszystkich materiałach na tym kanale, które zostały wypuszczone po kwietniu tamtego roku, ponieważ to jest mój aktualny obiektyw i używam go cały czas, nawet teraz, nagrywając się w tym momencie. I muszę powiedzieć, nawet od T1.5 jest już on bardzo ostry i osiąga maksymalną ostrość przy wartości około T4.5. Przy pełnej dziurze jednak bardziej przejmowałbym się mocnym winietowaniem, które znika dopiero po przymknięciu do T2.8.
Pod względem innych problemów optycznych pragnę jeszcze dodać, że szkło jak na 21 mm nie posiada zbyt dużej dystorsji, a także aberracja chromatyczna nie jest zbyt mocno eksponowana. W sumie wydaje mi się, że tak, żeby było dobrze zrobić taki materiał jak problemy obiektywów, ponieważ zakładam, że nie wszyscy wiedzą, czym jest aberracja, dystorsja, a także zniekształcenia. Ale nieważne, pomyśl się o tym. Muszę szczerze powiedzieć, że naprawdę polubiłem to szkło. Jest bardzo lekkie i małe, dzięki czemu bardzo łatwo jest go nosić i dobrze się trzyma w dłoni aparat, kiedy ten Samyang jest na nim założony. Dzięki follow focusowi o wiele lepiej obsługuje mi się pierścienie, nawet jeżeli nie używam go w sposób, do którego został stworzony. Jednak największy problem mam tutaj właśnie z ostrzeniem. Naprawdę ciężko mi było robić zdjęcia poruszających się obiektów, głównie z racji tego, jak mało mamy pierścienia dla obiektów oddalonych od nas o przynajmniej 2 metry. Nawet jeżeli robiłem zdjęcia osób względnie statycznych, to i tak często potem okazywało się, że są one nieostre, co mnie ostatecznie po prostu denerwowało, jak wiele zdjęć musiało iść do kosza. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robię najczęściej, czyli fotografię i film produktowy, szczerze, chyba nie używałem lepszego obiektywu, głównie z racji jego ergonomii. W kontrolowanych warunkach ten obiektyw naprawdę dobrze się sprawuje, a że w 80% moja praca odbywa się w kontrolowanych warunkach właśnie, to jak najbardziej tutaj z rezultatów byłem zadowolony. Ostatecznie obiektyw ten mogę polecić wszystkim, którzy potrzebują stosunkowo szerokiego kąta. Krajobrazy, astrografia, podróże, fotografia produktowa. Jak najbardziej tutaj ten obiektyw będzie kompanem idealnym. Jeżeli natomiast czegoś potrzebujecie do portretów, sportu czy też bardzo szybkiej akcji, to jak najbardziej tego obiektywu tutaj nie polecę, ponieważ się do tego nie nadaje. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Zapraszam także na swojego Instagrama bitwolf.alfa, gdzie możecie oglądać moje zdjęcia, możecie do mnie pisać pytania w direct message, a także oglądać moje życie w Insta Story. Tymczasem się będę z Wami żegnał, widzimy się przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się i na razie.